Ku końcowi zbliżają się te atrakcje, ale jeszcze do piątku w planie znajdujemy kilka bardzo interesujących wydarzeń. We wtorek o 18 w sali granatowej przy Noniewicza miłośnicy teatru mogą obejrzeć etiudy przygotowane przez studentów Akademii Teatralnej w Stoku. Na 20 w domu festiwalowym przy ulicy Chłodnej, promenada, spotkanie z artystami. We środę spotkanie w, można powiedzieć, mateczniku festiwalu na Kaczym Dołku. Na 20.00 zaplanowano tutaj spektakl Kamień na Kamieniu w wykonaniu aktorów teatru BAS w reżyserii Tomasza Zadróżnego, a o 21.30 taniec z ogniem. W czwartek w SOKU zobaczyć będzie można powarsztatowy pokaz artystów amatorów, a po nim dwa wydarzenia w domu festiwalowym. Koncert zespołu Same Baby i dla odmiany kino. A w nim garść wspomnień, najlepsze momenty w historii festiwalu i teatru Plama. W piątek festiwal zakończy premiera teatru hybrydowego. W sali kameralnej zobaczyć będzie można spektakl w reżyserii Mirosławy Krymskiej „Dom z powłamywanymi nogami”.